Nowy rok szkolny przyniósł uczniom sporo niespodzianek. Największe powody do zadowolenia mają uczniowie szkoły podstawowej nr 4. Tutaj powstała m.in. zielona pracownia. Jest to pracownia, którą przygotowaliśmy dla uczniów starszych klas. Zajęcia przyrodnicze, biologia, chemia, geografia. Możliwości jest dużo. Tu jest tak cudownie, stoi tak kolorowo, przyjemnie i nie chce się stąd wychodzić. Bardzo fajnie, kolorowo, naprawdę mi się spodobało. Bardzo fajne kąciki, na przykład tu jest kącik chemiczny, kącik geograficzny, tu biologiczny. Przy budynku szkoły można korzystać także z nowego boiska do siatkówki plażowej oraz stołu do tenisa. To inwestycja zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Zafunkcjonował u nas budżet obywatelski. Szkoła z rodzicami razem wystąpiła o te środki, pozyskali i zrealizowali, także dzieci będą mogły z tego pięknie korzystać. Jak wszyscy widzą, otoczenie naszej szkoły jest przepiękne, więc chcemy wykorzystać jak najwięcej takich możliwości, żeby zajęcia w UF-u i inne zajęcia odbywały się na podwórku. Wakacje działo się również przy sportowej szkole podstawowej. Tutaj zmieniono organizację ruchu. Jest bezpieczniej. Udało nam się tak zaprojektować, że stworzyliśmy bezpieczną drogę dojścia do szkoły i oprócz tego jest zrobiona jednokierunkowy objazd, że rodzice będą mogli wysadzić spokojnie dziecko na terenie szkoły i drugim wyjazdem wyjechać. Nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września, zakończy 22 czerwca. W Radlinie powstaje kolejne miejsce do wypoczynku. To park kieszonkowy przy ulicy Młyńskiej. To jest właśnie jedno z tych miejsc, które ma być na takim szlaku do Tężni. Jeszcze tam planujemy w tej okolicy mały skwerek z ławeczkami i też w takiej bardzo bliskiej odległości mały parking. Już teraz znajduje się tutaj kosmiczna łąka. Kosmos to nazwa tej miododajnej rośliny z rodziny astrowatych. Ten kosmos nam się teraz tak pięknie rozkwitł. I będziemy dalej właśnie robić ten skwer. Wkrótce pojawią się tutaj meble z palet oraz nasadzenia i ozdoby mające nadać temu miejscu sielsko-wiejski charakter. To były dożynki pełne poczucia humoru. Mieszkańcy Redlina dziękowali za tegoroczne plony. W tym roku w korowodzie licznie wzięły udział zwierzęta. Były oczywiście konie, ale także kury, króliki, a nawet krowa. I króliki, i kury, i gołębia, wszystko. Była krowa. Żartów, dobrego humoru i pomysłowości podczas korowodu dożynkowego nie zabrakło. To są dożyłki, a nie dożynki. A tu jest moja asystentka, bardzo śliczna Patrycja. Gang świeżaków, warzywka zdrowe i owoce. Pojedziemy na ryby. Praczki, pierzymy. Ja myślałam, że będziemy teraz wyjść. Tu mamy kuchnia. Staramy się właśnie, żeby przez zabawę, dobry humor podtrzymywać tradycje. To już 21 raz jedziemy korowodem i spinamy od wschodniej części miasta aż na zachodnią część, żeby ludziom pokazać, a przede wszystkim najmłodszym, jaki jest sprzęt rolniczy, bo wiele dzieci w ogóle nie wie, jak to wygląda i jak ta praca na polu wygląda i jaki sprzęt tam jest. Żeby dzieci też widziały, jak to się odbywa, bo dzisiaj to już te czasy się zmieniają po prostu i wszystko zanika. Przybywa dzieci i młodzieży. Jest dużo różnych maszyn, które pracują na polach. Kto nie zdążył na przejazd, mógł załapać się na kolejny stały punkt dożynek. To symboliczne przekazanie chleba. Bardzo serdecznie dziękuję za przyniesiony chleb z tegorocznego zboża. Podczas dożynek świętowali rolnicy, ale także pszczelarze, hodowcy, ogrodnicy i sadownicy, bo dożynki to również ich święto. Radlin będzie miał nową drogę rowerową. Połączy miasto z Wodzisławiem Śląskim, w którym powstaje dalszy ciąg infrastruktury rowerowej, łącznie z przyszłym centrum przesiadkowym. Będzie to odcinek niezaasfaltowany, będzie to utwardzona droga, bo myślę, że rowerzyści świetnie sobie poradzą, bo o to w tym wszystkim chodzi. Po to, żeby się połączyć z ulicą Głożyńską i potem nawiązać do ulicy Chrobrego,
bo chcemy naszym mieszkańcom pokazać, że do Włodzisławia, do dworca kolejowego można dojechać rowerem. W samym Radlinie powstanie 600-metrowa trasa dla rowerów, nowa jezdnia, oświetlenie oraz stacja naprawy rowerów. Mają robić jakieś trasy chyba, bo tam widziałem jakieś napisy, jakieś coś, że mają robić. Bardzo dobre to jest, bo dużo ludzi jeździ. Na Włodzisław ponoć razem coś robi. Budowana trasa biegnie od ulicy Rejmonta w Radlinie prosto do Radlina II, w stronę dworca kolejowego. Stamtąd włodzisławskimi ścieżkami będzie się można dostać do Starego Miasta i rodzinnego parku rozrywki 3 Wzgórza.